zdrowia, szczególnie dla wyborców i polityków w New Hampshire. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Udostępniasz? Jeszcze bardziej dziękuję. New Hampshire. New Hampshire, no to jest Nowe Hampshire. Hampshire to jest część, nazwa geograficzna z Anglii. W Ameryce, jak przyjechali tam 400 lat temu, no to wszystko było nowe. Nowy Londyn, Nowy Hampshire. No cokolwiek, jakieś miasteczka były stare, to w Ameryce się robiły nowe. No i New Hampshire, jak patrzycie na mapę, no to z lewej strony jest powiedzmy Atlantyk tutaj, to te wschodnie wybrzeże, Nowy Jork, tu jest na górze Kanada, to tutaj właśnie New Hampshire jest. Tutaj byłaby Kalifornia i Pacyfik, Kanada, Vancouver, Seattle, to byłby tu. No i New Hampshire. New Hampshire jest politycznie bardzo ważny. Ameryka jako taka jest bardzo różnorodna. Jest bardzo różnorodna Ameryka, nie tylko geograficznie, no ale i politycznie. Cały naród jest złożony z najróżniejszych narodowości, czy ludzi, którzy przyjechali z innych krajów. No i politycznie jest też inna. Ma to wpływ na położenie geograficzne. Powiedzmy New Hampshire. New Hampshire to jest bardzo dużo katolików, no bo z Quebec, tam dużo do New Hampshire przyjeżdżało z Kanady, no bo w Ameryce przez lata ekonomicznie było lepiej w Ameryce niż w Kanadzie, no to dużo jednak schodziło, no i przechodzili tylko tam 100, 200, 300 kilometrów na dół do Ameryki, także jest dużo, dużo chrześcijan, katolików, białych, no i mają politycznie, New Hampshire jest bardzo ciekawy. Dlaczego jest ciekawy? No bo tam jest, zaczynają się wszystkie te prezydenci tam przyjeżdżają, wszyscy kandydaci przyjeżdżają, no i starają się zdobyć New Hampshire, no bo jest jeden z wcześniejszych akcji czy działalności. No ale co jest jeszcze ciekawe? To jest ciekawe to, że powiedzmy 40% w New Hampshire, no to są ludzie zadeklarowani jako niezależni, czyli niezadeklarowani, bo w Ameryce jest niestety, no czy stety, nie ma jakichś takich większości w Sejmie czy w Kongresie. Nie ma wielu partii, nie ma jakichś tam 5%. No są też są jakieś tam procentowe, no ale zasadniczo to jest tylko lewica, socjaliści, demokraci, no i konserwatyści, republikanie. Także albo państwo wszystko robi, wszystko zabiera i wszystko daje, albo republikanie, konserwatyści mówią zarabiaj i dawaj jakieś tam podatki no, normalne, tak, jakieś dziesięcinę powiedzmy, i każdy dbaj o siebie. Jak zadbasz o siebie, no to zadbasz o resztę. A socjaliści mówią, żeby w zasadzie państwo ma zabrać wszystko i dać wszystko. No ale wiadomo, że jak zabierze wszystko, to nie da wszystkiego, no bo musi zabrać jedną dziesiątą czy jedną piątą na utrzymanie tej maszyny, na zabieranie i dawanie, także wiadomo o co chodzi. No i w Ameryce ludzie, jeżeli no to w tych swoich okręgach wyborczych, no to trzeba się w zasadzie zadeklarować, powiedzieć, czy jest się demokratą, czy republikaninem, czy niezależnym. No i co to daje? To jak się idzie i jak jest się zadeklarowanym niezależnym, no to można dostać kartkę. I się mówi, dajcie kartkę republikańską, dajcie kartkę demokratyczną. A jeżeli jest się zadeklarowanym demokratą, no to dają tylko demokratów. Jak się zadeklarowanym republikaniem, to tylko można dostać republikańską. No jest to ciekawe, jest to takie dosyć mistyczne, że tak powiem, polityczne, no ale każdy ma prawo zdecydować wcześniej, także to nie jest, no ale w momencie przyjścia już jest za późno. No i niezależni to, no tłumaczą ludzie, że oni muszą się, oni dlaczego są niezależni, no bo mogą głosować na lewo albo na prawo. No i mówią, że lubią mieć taką możliwość zdecydowania na bieżąco, że popatrzą na to, co się dzieje, no i będą głosowali, czy na Clinton, czy na Trumpa powiedzmy, tak, czy na Busha, czy na Obamę.
Jest ich 40%. 40% w New Hampshire to jest strasznie dużo, no bo mogą iść w lewo czy w prawo. 30% jest demokratów i 30% republikanów, tak? Także jest to znacząca działka wśród tych wyborców, którzy mogą przesunąć tą szalę czy w jedną stronę, czy w drugą stronę. Zasadniczo, no to demokraci mniej więcej wiedzą po której są stronie, no i zdecydowanie są bardziej do lewo niż do konserwatystów. Ogólnie rzecz biorąc, to taka moda jest, no, że ludzie jakoś żyjący w dobrobycie tego amerykańskiego wolnego rynku, no to naprawdę sobie jakieś stwarza wizje utopijnych państwowych rządów i pilnowania wszystkiego i ze wszystkim, no. Coraz bardziej ludzie właśnie oddają swoją wolność za to, żeby mieć jakąś tam finansowe możliwości. Dużo ludzi, no w zasadzie to kobiety i mężczyźni, no to tak jak w każdym społeczeństwie, to jest po połowie. 55% jest zamężna, 50% co najmniej ma wykształcenie magisterskie, 20%, nie, 50% ma czteroletnie, 20% ma magisterskie, no sporo zarabiają, no bo 50% ma dochód powyżej 75 tysięcy, to są spore sumy. Wśród ludzi, którzy będą startowali do tych pozycji politycznych też, no to jest 16%, no to określa się jako bardzo liberalny. Następny stan to jest Vermont, który jest jeszcze bardziej liberalny, no i właśnie tam stamtąd pochodzi Bernie Sanders, ten wariat taki komunistyczny, żydowski. 27% deklaruje się jako, jest, no to tyle o ile liberalny. Ludzie w zasadzie przychodzą zdenerwowani. Ostatnio właśnie nerwy wszystkimi szarpią. 80% będzie partycypowało w tych wyborach, no bo mówi, że jest zniesmaczona. 62%, że jest zdenerwowana i wściekła. 49% mówi, że jest przestraszona. No też jest spory procent. No a 37% mówi, że jest wyczerpana. No dlaczego wyczerpana? No bo te nieustanne katowanie się, nieustanne katowanie, szczególnie teraz ostatnio wybrali do kongresu te cztery muzułmanki, no i wygląda na to, że jedyna rozmowa, która jest, no to jest nie o polityce, nie o ekonomii, nie o przyszłości Ameryki, nie o przeszłości, tylko po prostu jedna walka, jedna wielka muzułmańska walka, to jest po prostu Ameryka zamienia się powoli w Liban, gdzie ludzie nie są zjednoczeni. No i ludzie ogólnie rzecz biorąc chcą zmian. Ludzie chcą zmian. 75% w zasadzie dochodzi do wniosku, że jest za dużo walki, że jest po prostu za dużo tego napierniczania i że nie ma wystarczająco szansy czy chęci na znalezienie jakiegoś wspólnego dogadania. 20% zgadza się, że w zasadzie jest niemożliwe osiągnięcie porozumienia, no i musi wygrać jedna partia. I to jest to właśnie najsmutniejsze, że lewica dąży do wyeliminowania drugiej strony. No i jak może to wyeliminować? No może wyeliminować właśnie nielegalnymi emigrantami z Ameryki Południowej, no bo wszyscy ci, którzy przyjeżdżają z Meksyku, z Ekwadoru i tak dalej, no to oni automatycznie będą głosowali za rozdawnictwem, no jak będą głosowali za rozdawnictwem, no to w zasadzie już partia demokratyczna będzie miała 60-70% z każdego roku, no i partia republikańska, dopóki nie nadejdzie jakiś kryzys finansowy, głód, smród i tak dalej, no to
będzie ZSRR przez 20-30 lat. 55% ludzi w New Hampshire w zasadzie chce, żeby Ameryka wróciła do normalności, no bo teraz zauważają, że w zasadzie już nie ma normalności. Wielu ludzi czeka na dobre zmiany, no i wygląda na to, że Ameryka no, popiera to, co Trump mówi, żeby zrobić Great America Great Again, bo na dzień dzisiejszy no to jednak Obama i poprzednio Clinton dwa razy przez te 8 lat, no to doprowadził do makabry. New Hampshire jest bardzo ważne, no bo powiedzmy Clintonowa dostała większość głosów, no bo to zwycięstwa bierze wszystko, zwycięstwa bierze wszystko i ona wygrała w zasadzie 3000 głosów, 3000 głosów, czyli 0,8% wszystkich głosujących, no i zabrała wszystko. Al Gore w 2000 roku to stracił stan przez to, że nie uzyskał 7000 głosów, także jeżeli by wygrał, no to on miałby te dodatkowe 4 electoral college, no bo w Ameryce to jest tak, że prezydent nie jest wybierany większością głosów, tylko jest wybierany ilością reprezentantów i senatorów, bo jest 435 reprezentantów na całe Stany Zjednoczone, 100 senatorów, czyli razem jest przedstawicieli. No to w zasadzie to tacy są ludzie, którzy przenoszą decyzje ze swojego stanu. No to oni reprezentują, z każdego stanu wyjeżdża dwóch, bo jest dwóch senatorów i z każdego stanu przyjeżdża kilku czy kilkunastu z takim listem czy oświadczeniem reprezentujący ten stan. Tyle tylko, że ten Electoral College, no to populacja powiedzmy New Hampshire jest inna i populacja Kalifornii jest inna, także to nie ma jeden do jednego przedstawiciela, czyli jeden reprezentant może, czy senator reprezentować powiedzmy 600, czy 700, czy 800 tysięcy ludzi i dlatego są te zmiany liczbowe. A dlaczego tak się dzieje? W nieatrakcyjnych rejonach Ameryki, tam gdzie ludzie nie bardzo chcą mieszkać, to mniej ludzi potrzeba na jednego reprezentanta. No jest to logiczne, tak? Jeżeli nikt nie będzie mieszkał w jakichś tam górach czy w ciężkich do życia warunkach, no to oni poświęcają swoje życie mieszkając tam, no to w tym Waszyngtonie chcą mieć troszeczkę silniejszą wagę, tak? Ta waga tych głosów jest większa, dlatego ten Electoral College jest taki ważny, no bo jeżeli Kalifornia ma 60 głosów, no bo ma tam 30 milionów, no tak na marginesie połowa wszystkich w Ameryce jest około miliona bezdomnych. 500 tysięcy mieszka właśnie w Kalifornii i w Oregon. Milion na 360 milionów, no to w zasadzie jest nie tak dużo, tak? To jest 0,3% bezdomnych. No ale właśnie to Kalifornia ma taką siłę przebicia w tym głosowaniu. Joe Biden, no to ten sklerotyczny staruszek, on już w polityce jest 45 lat, no on ma bardzo duże poparcie. Bernie Sanders ma poparcie 21%, Elizabeth Warren ma 15%. No tak, także trójka takich przeciwników do Trumpa będzie walczyła. Ciekawe, że Bidena jako staruszka lubią ludzie starsi, a młodzi nie, a Bernie Sandersa, Żyda komunisty, starsi nie lubią, no bo wiedzą, że on jest komunista, ale jego uwielbiają młodzi, tak,
Także jest to ciekawa sprawa. No ale to tak w poprzek całej Ameryki chyba jest. Także New Hampshire, ciekawy stan, będzie się dużo decydowało. Jak wiecie, nie będzie nikt ze strony republikańskiej walczył przeciwko Trumpowi, no bo on ma szansę, czy ma możliwość zostać na drugą kadencję. No czasami odzywają się jacyś wariaci, że będą starali się wystawiać swoje kandydatury, no ale jedyne co by się stało, to jeżeli oni by dostali jakieś głosy, no to praktycznie rzecz biorąc głosy by poszły na tego trzeciego kandydata, zostałyby odjęte od aktualnego prezydenta, no i mogłoby się zdarzyć tak, że demokraci by wybrali swojego prezydenta, a ten, czyli taka piąta kolumna, no bo po prostu pies ogrodnika, bo sam nie zeżre, a drugiemu zabierze, tak to by było. Także niektórzy politycy wychodzą z taką myślą, że są w stanie wygrać jako z partii republikańskiej zamiast Trumpa. No jest to idiotyczne, no i bardzo często tym politykom jest to przypominane. No ale mają takie pomysły. Ze strony demokratów, no to jest tam 15-20 różnych kandydatów do stanów, do Kongresu Stanów Zjednoczonych. No i wszyscy są super jakiś crazy lewacy, socjaliści, komuniści pełną parą, no ale w zasadzie motto tego roku to jest rozdajemy wszystko, co się da. No i teraz jest tylko kwestia taka, czy Ameryka zrobi to, co Wenezuela. No bo w Wenezueli 20 lat temu to też tak było, że rozdajemy wszystko, co dostaniecie wszystko, co potrzebujecie, no ale już później nie będzie od każdego, od każdemu według jego potrzeb, a od każdego według jego możliwości. Także od tych możliwości to już żadnych nie będzie, no bo wszyscy będą głodni. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję bardzo. Rozpuszczasz moje filmiki, też dziękuję bardzo. Jeżeli nie subskrybujesz, serdecznie polecam, to jest dzwoneczek, można nacisnąć na codzienne powiadomienia o codziennych filmików. Piszcie, polecajcie, wysyłajcie, dawajcie znać co i jak i do następnego.